Więc zacznij od tego, że wybierz najwygodniejszą możliwą pozycję, którą będziemy w trakcie naszego webinaru za każdym razem aktualizować, ilekroć usłyszysz ode mnie, jak jeszcze wygodniej ci może być, co jest takim trochę mantrą taką neuroświadomości. Nie tylko w takich sytuacjach, jakich tutaj robimy, ale również prawdopodobnie również później przechodzi do takich ciekawych sytuacji, jak sytuacje życiowe, jak jeszcze wygodniej może mi być w tej kłótni z kimś bliskim, jak jeszcze wygodniej może mi być w trakcie nieprzyjemnej rozmowy z przełożonym lub pracownikiem. Jak jeszcze wygodniej może mi być podczas zastanawiania się, czy starczy mi do pierwszego. To brzmi na razie abstrakcyjnie, chociaż nie dla wszystkich tutaj, ponieważ część z was już posiada przynajmniej czarny pas, jeśli nie brązowy, jeśli nie czarny pas w tym kreatywnym leżeniu, jakim jest neuroświadomość właśnie tego rodzaju i te kursy do użytku własnego, czyli te, które później dostępne są w formie nagrań. Ta część zajęć, którą zaczynamy w tych, na przykład dzisiaj, która jest kontynuacją cyklu epigenetycznych webinarów, jest częścią większej całości. Pierwsza, najważniejsza punkt widzenia na tę strukturę to kiedy spojrzymy na cały blok zajęć, który nazywa się Ikigai, który to jest kompletnym kursem, rozwijającym się ciągle kursem neuroświadomości jako takiej, używania obsługi siebie samego od strony własnej nieświadomości, uzyskiwania kontaktu ze sobą i sprawczości, samodzielności, przeramowywania, docierania do sprawczych struktur siebie bez konieczności analizowania siebie w nieskończoność. Ikigai jest nazwą, która akcentuje sprawczość społeczną i sprawność życiową jako rezultat uboczny. Ponieważ ci z was, którzy już ze mną pracują od jakiegoś czasu, mogą potwierdzić, że rzeczywiście ta zrelaksowana i miła forma często przesypiania zajęć jest jednocześnie dosyć praktyczną metodą powracania do życia, uzyskiwania własnej osobistej narracji, metody używania świata i używania siebie. Oczywiście bez konieczności popadania w żaden uniwersalny system. Ikigai to kurs podstaw neuroświadomości i to jest kilkanaście pierwszych webinarów. Następnie mamy taki ciekawy blog jak kurs komfortu egzystencjalnego, który jest pewnego rodzaju elementarzem używania siebie w sposób dla siebie przyjazny. Zarówno mowy, zarówno myślenia, czucia, ale również poruszania się własnego ciała. I ostatnim blokiem, nieco zwieńczającym, ale cóż, wcale niekoniecznie musicie tamten kurs koniecznie przejść, żeby być tutaj, ponieważ elementy tego, co tam, które tam są, są również obecne w dzisiejszych zajęciach. Jest blok epigenetyczny. Czemu taka szumna i taka ambitna nazwa? Dlatego, że metody, których używamy tutaj, nie pochodzą z księżyca. Nie obudziłem się pewnej nocy z dziwnym, mistycznym przeświadczeniem, że oto mam 10 dan w neuroświadomości epigenetycznej i muszę tego uczyć. Wiele z tych metod, którymi dzisiaj będę się z wami dzielić, została przebadana i wprowadzona przez osoby o wykształceniu medycznym, mikrobiologicznym, neurologicznym, psychiatrycznym i praktycznie wszystko, o czym dzisiaj będziemy mówić, pewnej osobistej mutacji z odrobiną fantazji. Przede wszystkim bardzo bezpiecznie wprowadzone jest po to, żeby nasz zapis w naszych komórkach, w naszych mitochondriach, w naszym osobistym DNA, zapis, który chronił nas poprzez zapis traumy, poprzez taką taśmę, która mówi: musisz zachowywać się w określony sposób i czuć się w określony sposób kimś zagrożonym, żeby przeżyć, żeby być bezpiecznym. Ten zapis może przestać być potrzebny. I nie tylko
może w nas przestać obowiązywać, jak również może być już dalej nieprzekazywany naszemu potomstwu, jeżeli takie planujemy mieć. Tyle jeśli chodzi o bardzo skrótową formę teoretycznego wstępu i bardzo chętnie na osobisty kontakt udzielę rozszerzonych informacji, jak również często o tym gadam w moich filmach, publikacjach, więc tu nie będę wam marnował czasu. Tu jesteśmy po to, żeby to robić w praktyce i każdy z was będzie mógł teraz osobiście na własnym organizmie, bez negatywnych skutków ubocznych, przetestować, w jaki sposób to tak jest. Więc wybierz jeszcze raz i sprawdź, jak jeszcze wygodniej może ci być. Zobacz, w jaki sposób twoje podłoże, w jaki sposób twój przyjaciel podłoże w postaci łóżka, maty, cokolwiek tam masz, koców, poduszek powkładanych między kolana, pod łokcie, pod głowę, może pomóc ci jeszcze milej spędzić ten czas w takim wrażeniu, jakby wszystko to, co teraz słyszysz, mogło przepływać przez ciebie, gdy jesteś trzymana, trzymany przez dłonie kogoś bardzo, bardzo opiekuńczego. Takimi dłońmi jest teraz twoje podłoże. I zobacz, jak jeszcze wygodniej może ci być w tych dłoniach. Żeby zacząć, najpierw poproszę cię, już znajdujesz sobie najbardziej wygodną pozycję, żebyś znalazła lub znalazł, lub też wzięła lub teraz wziął ze sobą swój problem. Problem, z którym tu jesteś. Rzecz w tym, że jeżeli czegoś takiego ze sobą tutaj nie przyniesiesz, będzie ci trochę mniej łatwo dostrzec działanie. Ponieważ jednym z najważniejszych pytań, jakie zadam ci na początku dzisiejszych zajęć, jest to, w jaki sposób to, co jest dla ciebie wyzwaniem i z czym tutaj jesteś. Pewna sytuacja społeczna, trudności przystosowawcze, trudności w rodzinie, problemy z zaakceptowaniem siebie w jakimś obszarze, trudności w realizowaniu jakichś celów, których ci bardzo zależy, problemy zdrowotne, problemy z komfortem wewnętrznym, komfortem psychicznym, trudności związane ze sprawczością społeczną, z zarabianiem i tak dalej. Stany lękowe, stany nerwicowe, bezsenność. To, z czym tutaj jesteś. Daj mi znać, jakim stopniem dyskomfortu obdarza cię to, z czym tutaj przychodzisz. No, w świadomości mamy taką ciekawą zasadę patrzenia na problemy, a zwłaszcza na te strategie naszego układu nerwowego, które nie pozwalają nam się dobrze czuć, że jeżeli coś dzieje się, co powoduje nasz wewnętrzny dyskomfort, to najprawdopodobniej nasz wewnętrzny system nie zna innej metody, żeby nam pomóc. I zachowuje się trochę jak słabo słuchany dotychczas i nierozumiany szorstki przyjaciel. Z tego prostego powodu, że cokolwiek dzieje się w naszym systemie, nic z tego organicznie nie jest stworzone po to, by być naszym przeciwnikiem. Najwyższym podstawowym celem każdego systemu, każdej strategii naszego organizmu jest działać na naszą korzyść. Nawet jeżeli w niektórych sytuacjach wydaje się tym strategiom i tym elementom naszych mechanizmów, że nie umieją tego inaczej dostarczyć niż tylko w nieprzyjemny sposób. Więc przyjrzyj się swojemu problemowi i powiedz mi od 0 do 10 w jakiej skali, jeżeli możemy umownie przyjąć ten poziom dyskomfortu, jak bardzo jest to dla ciebie nieprzyjemne, to z czym tutaj przychodzisz na dziś. Będziesz mogła lub mógł później w wyniku dalszych użytkowań tego webinaru, późniejszych odtworzeń, również przyjmować innego rodzaju problemy lub wyzwania w taki sam sposób.
Jeżeli ten problem lub tego rodzaju wyzwanie ma jakieś odzwierciedlenie w Twoim ciele na dziś i w określonym miejscu Twojego ciała w szczególny sposób się odzywa, to zauważ gdzie. I wybierając pozycję, w której będzie Ci jeszcze wygodniej odbyć dzisiejsze zajęcia, pozwól sobie, aby to miejsce, które jest ogniskiem przechowywania tych wrażeń i ich odtwarzania w Twoim systemie, mogło również spoczywać w jak największym komforcie, jeżeli to tylko możliwe. Kiedy możesz sprawdzić, jak jeszcze wygodnie Ci może być, porusz delikatnie głową w lewo, w prawo, coraz mniejszym ruchem. W taki sposób, jak możesz poczuć, jak Twoja głowa przetacza się po podłożu, po tym, na czym leży, zmniejszając zakres swojego ruchu. Aż do momentu, w którym ten ruch stanie się zupełnie niewidoczny dla otoczenia, będzie jednak odczuwalny. I odpocznij. W dowolnym momencie możesz zasnąć. I nie jest to w żaden sposób nic obowiązkowego. Wszystkie dźwięki, całe środowisko dotykowe, zapachowe, świetlne lub ciemnościowe, jeśli wszystkie światła wokół Ciebie są wyłączone. Każdy z elementów docierających do Twoich bodźców poprzez Twoje zmysły jest tylko jeszcze jednym pomocnikiem w jeszcze lepszym wykorzystaniu tej podróży. Być może pamiętasz romantyczny dźwięk filmów Kurosawy. Już teraz możesz jeszcze wygodniej się ułożyć, pamiętając o miejscu w ciele, w którym Twój problem szczególnie się odzywa. Gdzie najczęściej w jakiejś miejscowości spotykało się kilkoro ludzi rzuconych w jedno miejsce przez los. Każdego z takich osób przywiodło do tego miejsca jakieś doświadczenie. Każdy z tych osób przeżył coś i był w tym momencie spotkania dla drugiej osoby zupełną tajemnicą. Był też totalną tajemnicą, każdy z nich, dla widza. Przynajmniej dopóki te postacie nie zaczynały ze sobą reagować. Dokładnie w takiej samej historii znajdziemy się teraz. Gdzieś na peryferiach pewnego królestwa trafiło 5 osób w niewielkiej mieścinie, gdzie nie wiadomo kto i jak, a jednak mówi dobranoc, a psy szczekają tym, czym nie powiem głośno. Znalazło się 5 osób w bardzo bliskiej od siebie odległości. Nad tą miejscowością, jak również nad całym archipelagiem wysp rozciągała się nieskończona kurtyna chmur. Te chmury były wszędzie. Chmury powstawały z odparowanej wody z oceanu. Oceanu, który otaczał ten archipelag i cały subkontynent, na którym to się odbywało. Ocean był całym kosmosem tych ludzi. A chmury przetaczały się nad nimi. W tej miejscowości pierwszą z osób, które znalazły się tam, był pewien żebrak. Ten żebrak był już zupełną sierotą, nie miał od dawna rodziców, wychował się na ulicy. Nie miał nic. Miał też przemożne wrażenie, że jest zbyt głupi, by cokolwiek zrozumieć, by w jakikolwiek sposób wyrwać się z własnej nędzy.
Przygarnął do siebie kulawego psa i razem z nim szwendał się po ulicach, śpiąc pod chmurami, które były wszędzie. Wydawało mu się, że jedyną istotą, która dorównywała mu rodzajem myślenia i mentalnością, był właśnie ten pies, który też donikąd się nie spieszył i też niespecjalnie miał pomysł na to, w jaki sposób zmienić rzeczywistość. Różnica być może polegała na tym, że ten pies wydawał się z tym całkowicie pogodzony. Żebrak natomiast niespecjalnie. Wydawało mu się, że to, czego mu najbardziej brakuje, to mądrość. Przyglądał się mijającym go przechodniom, którzy mieli majątek, odzież, kupowali świeże jedzenie, mieli pieniądze. I wciąż zastanawiał się, skąd oni to wszystko biorą. Nie mając absolutnie bladego pojęcia, jak mógłby stać się takim człowiekiem, który wie, jak żyć. Uważał się więc za kogoś pozbawionego mądrości. Uważał również, że mądrość byłaby mu niezbędna, żeby zmienić swoją sytuację. By zmienić swoją nędzę, swój brud i swoje poczucie poniżenia. Po bliskiej karczmie na piętrze, na tego właśnie żebraka przez balkon patrzyła pewna dumna i skromnie ubrana kobieta. Była ona królową, pozbawioną władzy i majątku. Ze względu na niepowodzenia i porażki w swych rządach została pozbawiona władzy przez przewrót i wygnana. Zamieszkiwała w tej oddalonej od wszystkich miejscowości, starając się ukryć swój wstyd, swoją frustrację i rozczarowanie. Rozgoryczenie niewdzięcznością poddanych, dla których była gotowa poświęcić życie. I upadek z dużej wysokości, którego doświadczyła. Zawód własną osobą. Tym, że nie sprostała kolosalnej odpowiedzialności, do której czuła się powołana, nawet w duchowym aspekcie tego słowa. Królowa czuła się nędzarką, pomimo że posiadała pewien skromny majątek, mogący być może utrzymać ją na przeciętnym poziomie do końca życia w tej miejscowości. Było to jednak nic dla niej. W porównaniu z tym, co kiedyś przeżywała i czym kiedyś dysponowała i co było kiedyś w zakresie jej mocy. Królowa ta patrzyła również jak niejakiej odległości, dokładnie po przeciwnej stronie ulicy, pewna artystka starała się nastroić instrument. Artystka ta była po ciężkiej nocy bezsennej, być może prawdopodobnie z tego co widać męczona brakiem natchnienia. Pachniało od niej alkoholem i problemami. Nie potrafiła znaleźć sobie wystarczającej wytrwałości. Dyscyplina nie dawała jej dostępu do tego, czego szukała najbardziej. Do wyjaśnienia tajemnic, które dla niej tylko sztuka potrafiła rozwikłać. Próbowała za wszelką cenę opisać to, co wyrazi sens. Sens, którym nie tylko daje jej kierunek w życiu, ale również wytłumaczy wszystkim, którzy tego zapragną, w jaki sposób mogą w swoim życiu znaleźć ten sens i ten kierunek. I tego właśnie uparcie nie mogła znaleźć. Im bardziej starała się to zrobić, tym silniej
czuła, że jest to zupełnie bezskuteczne. Instrument wydawał się jej zupełnie jałowy, milczący, a nawet na nią obrażony. Żyła w poczuciu, że straciła kontakt z tym, co kocha najbardziej. Artystka spoglądała pustym wzrokiem na żebraka z psem, na królową, którą pamiętała zresztą, ponieważ ona akurat, będąc z kręgów artystycznych, potrafiła rozpoznać najsłabniejsze osoby w tym państwie. Widziała również, jak prowadzący tę karczmę pewien mężczyzna z pustym wzrokiem omiatał okolice. Gdybyśmy przyjrzeli się bardziej jego życiu, okazywało się, że był to samotny mężczyzna, którego dzieci i żona zostały mu zabrane w wyniku wojny. Był sam. I bał się zaufać temu, by otworzyć swoje serce i kogokolwiek pokochać. I tak jak kiedyś tę karczmę założył razem z żoną i prowadził go razem z rodziną, myślał, że uczyni to po to, żeby widzieć radość na oczach tych, którzy przychodzili, by się ugościć, by spędzić noc, by pozostać dłużej. To miejsce miało tętnić radością i takim było na początku. Niestety w wyniku tych wydarzeń, które królową pozbawiły władzy, dla żebraka, no cóż, były to po prostu kolejne nieszczęścia. Odcisnęły silne piętno na tym, co działo się w świecie owej artystki, jak również w życiu tego samotnego ojca pozbawionego już kontaktu ze swoimi dziećmi i ze swoją kobietą, poczyniły zupełne spustoszenie. Żył sam i nie wiedział, jak mógłby jeszcze kochać w życiu. W tejże samej karczmie w kącie zapijał swój smutek pewien wojownik. Wojownik, którego głównym zadaniem było obronić królową podczas tej wojny. Wojownik, którego ta królowa nawet osobiście nie znała. I dziś również nie byłaby w stanie go rozpoznać, ponieważ był on jednym z tysiąca wojowników, których ta królowa osobiście często nie spotykała. Jego porażka oraz to, że został zdegradowany, pozbawiony wszelkich dystynkcji, napełniła go wstydem. To, że stracił kontakt ze wszystkim, co dla niego ważne i przestał się wyróżniać, a był jednym z najwybitniejszych szermierzy. To, że popełnił najważniejszy błąd, jakim było pozwolenie, zaufanie na sytuację, w której został podstępnie rozbrojony i zawiódł jako obrońca. Jego ambicja w jego poczuciu została złamana. Wszystkich tych pięcioro osób, przeżywając w tym jednym miejscu, miało średnio słabe pojęcie, co ich ze sobą naprawdę łączy. Jednak wszyscy oni powoli skłaniali się do tego, że chyba brakuje im powoli sposobów, aby zmienić swoje życie. Wypróbowali walki, fortelów, uległości, magicznego, życzeniowego myślenia, wreszcie biernego czekania i tępej nadziei. I wydawało im się, że wszystkie te sposoby oznaczały tylko jedno: zaprzeczanie temu, co się dzieje. Tymczasem chmury nad tą wyspą i tą miejscowością, będące odparowanym oceanem, patrzyły i śledziły każdy ich krok, a powietrze było pełne ich kropli. Jak ta historia się skończyła i w jaki sposób nastąpiło coś, co zupełnie zmieniło losy tych pięciorga? Dokończymy
przy zakończeniu dzisiejszych zajęć. Tymczasem zobacz, jak jeszcze wygodnie ci może być. I kiedy jeszcze wygodniej, jeszcze przyjemniej się ułożysz, sprawdź to miejsce w ciele, które prosiłem cię, żebyś zlokalizował to ognisko, które mówiło ci najsilniej o tym, co jest twoim problemem na dziś. Co jest tym problemem, z którym tu dzisiaj przychodzisz.